Sasza Muzejko. Zapraszamy na ważenie. Osiemdziesiąt jeden czterysta. A teraz czas na jego rywala. Panie i panowie, przed wami Adrian Cios. Osiemdziesiąt cztery osiemset. I zapraszamy do face to face, panowie. Tu może być ostro. Pozycja bokserska, panowie. Do publiczności. Dziękujemy bardzo. Teraz jeszcze zapytam was o coś, Adrian. Jak to się stało, że w końcu dzisiaj walczysz? Słuchaj, przede wszystkim chodzi tutaj o federację, która tak naprawdę dała mi nowe życie w lutym, biorąc mnie pod swoje skrzydła. Gdybym nie wyszedł do walki, zrobiłbym z siebie przed federacją idiota, nie mogę jakby pluć na rękę, która mnie w pewien sposób karmi, wspiera i w najważniejszych chwilach w moim życiu była. Dlatego nie mogę wymagać od tego człowieka czegokolwiek, ale mogę wymagać od siebie. Tak więc część z mojej garzy plus z linku z pay-per-view idzie na domy dziecka. Na święta dla dzieci będę jeździł i rozwoził w tą walkę z tym człowiekiem. W chuju to mam tak naprawdę. Chcę zarobić, dać coś od siebie dla innych, od niego nie mogę wymagać. Odbyłem długą rozmowę z Kasiuszem i z prezesem i do takiego wniosku doszedłem. I to wszystko. Dziękuję, Adrian. Sasza, czy ty się bałeś, że Adrian nie wyjdzie do walki, czy jednak byłeś pewny, że nie spełni tego, co mówił? Miałem tylko małą obawę, powiem szczerze, no bo było widać, że mocno się zesrał akurat na konferencji i się nie zesrał słowami, a właśnie się zesrał w gaci. I to jedyna obawa, która była. A z drugiej strony tak myślałem, no kurwa, na niego patrząc i znając delikatnie tam od niektórych ludzi, jaką ma sytuację, no to kurwa zależy na pieniądzach więcej kurwa niż żulu pod żabce, pod żabką, także wątpię, że on by sobie tą walkę odpuścił. A z drugiej strony, no to teraz on odwodnił też tą sytuację, jak mnie mocno wyzywał od atencjuszy i tym samym pokazał teraz, że właśnie wszystko, co on zrobił, to była cała strategia jego atencji, bo było pierdolenie o Chopinie, ja nie... poszedłem na jego warunki, a on jednak tutaj jest, a nie powinno było go tutaj być. Dziękujemy, Sasza. Przechodzimy dalej, proszę państwa.